Prezentacje zespołów regionalnych, zbiorów kolekcjonerskich, degustacje miejscowych potraw. To tylko część atrakcji pierwszego Jarmarku Staroci i Rozmaitości w Zambrowie. Są i kupujący, i sprzedający. Myślę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę to się będzie rozwinęło i myślę, że jak na pierwszy raz jest bardzo dobrze. Tak pobieżnie patrząc, osoby, które zadeklarowały przyjazd, w większości są, część może ostraszyła burza i aura, jaka panuje w części północno-wschodniej Polski, ale myślę, jeszcze dojadą, mieszkańcy Zambrowa już są, kupują, towary są atrakcyjne, można wybierać i myślę, że to Pomorie się przyjmie i następna impreza tego typu cykliczna, trzecią niedzielę miesiąca, 19 września, na pewno się odbędzie. Spotkanie mieszkańców miasta i regionu to okazja do prezentacji kulturalnych. Mam nadzieję, że jarmark wpisze się już do tradycji kulturalnej miasta Zambrowa i jarmarki organizowane w Zambrowie będą dla Państwa wielką atrakcją. Można będzie kupić, sprzedać, a także posłuchać ciekawej muzyki, oczywiście folklorystycznej. Uważam, że pierwszy zambrowski jarmark staroci i rozmaitości będzie cykliczną imprezą i rozpocznie wspaniałe jarmarki w Zambrowie. Pierwszy na scenie wystąpił Teatr Form Różnych. Na wesoło będzie, bo będą tańce, piosenki i przeplatane będzie to przysłowiami ludowymi. Będziemy mieli też drugie takie wejście pod koniec tej uroczystości i będzie to troszeczkę tak frywolno-biesiadnie. Będziemy wtedy, troszeczkę chcemy pośpiewać razem z publicznością i na koniec tak na wesoło wystąpić. Na scenie wystąpiła także zambrowska kapela Eli, zespół regionalny z Małkinia, a także kabaret Szansik. Odpowiadając na zaproszenie organizatorów, Szansa przygotowała program i wystąpi teraz nasz kabaret Szansik, jak również zambrowska kapela Eli z repertuarem ludowym i podwórkowym. A my chcieliśmy zaprezentować się jako Szansik, jadąc kolorowym wozem. Jest jednocześnie wystawa naszego jednego kolegi z Szansy, takie prace z koraliczków, które kiedyś już tam prezentował. W czasie jarmarku największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska kolekcjonerów ze starą ceramiką, zabytkowymi przedmiotami codziennego użytku oraz z meblami. No, piękna lampa, żona ma tutaj zakupy, chlebek. Ciastka na słodko. To dla ducha, tak. No, mamy taką starą chatę i sobie tak chcemy urządzić w takim starym stylu. Trochę starości trzeba zebrać. Na jarmarku były także stragany z pieczywem. Uważam, że idealny chlebek dla męża. Tak, bułeczki marchwiowe, no wyśmienity pomysł. Do Ciechanowca zawsze jeździliśmy, a teraz cieszę się, że możemy to na miejscu kupić. To jest pierwsza impreza, ale jak widać troszeczkę osób jest, także mamy nadzieję, że będzie dużo więcej. Jarmark to także okazja do spotkań gości i mieszkańców miasta. Przyjemna impreza, na razie się rozglądamy, także zapraszamy wszystkich do Zambrowa na Targ Staroci. Ja jestem rodowito zambrowianką, ale od 18 lat przebywam za granicą. I pierwszy raz przyjechałam, im się bardzo podoba. My z mężem lubimy starocia, także to dla nas jest super impreza. Wszystkich poruszyła także obecność na jarmarku milicyjnego radiowozu. Jest duża część ludzi właśnie młodych, którzy chcą się o tym dowiedzieć. Poprzez nasze inscenizacje grzebią w internecie, doszukują się, rozmawiają. I już samo to wystarcza, że ludzie pamiętają. Jarmark Staroci i Rozmaitości w Zambrowie będzie organizowany w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Najbliższe spotkanie targowe 19 września.